Siemanko w kolejnym odcinku kariery Manchester United na moim kanale i właśnie dzisiaj możemy sobie zapewnić nadmistrzostwo Premier League, bo tak sytuacja się układa, że mamy przewagę, mamy mniej meczów rozegranych i już naprawdę możemy w tym odcinku cieszyć się z mistrzostwa, a jutro będzie ostatni odcinek drugiego sezonu. No ostatnio niestety odpadliśmy z Realem, ale to były naprawdę wielkie emocje. Szkoda tej Ligi Mistrzów, no że no jak wygramy teraz ligę, to już raczej trzeciego sezonu nie robię, no bo też moim zdaniem już nie ma sensu. Mieliśmy swoje szanse w Lidze Mistrzów, nie wykorzystaliśmy je. No i pierwszy mecz gramy sobie z Nottingham, dzisiaj jeszcze półfinał FA Cup z Liverpoolem, więc szansa na powalczenie o kolejny finał Pucharu. No ogólnie zdobyć potrójną koronę w Anglii to było coś fajnego, wiecie, na angielskich boiskach, bo to było naprawdę fajne. Może się uda tak zakończyć tą serię. No, Nottingham rozpoczynamy. Dobrze, spotkanie, kolejna akcja. Bruno, druga połowa. Osimhen się odwraca. Osimhen strzela, bo jakby inaczej. Wiktor Osimhen jest niesamowitym playerem. I 2 do 0 prowadziłem. Ale Nottingham zaatakowało. Dominguez do Awoneya, ten do Mangali. No i niestety 1 do 2. Jest bramka kontaktowa dla naszych rywali. Środkowy pomocnik strzela. Ale ogólnie w tym meczu już nie padło więcej bramek. Udaje nam się wygrać to spotkanie. I na tym meczu chyba się mierzymy z Newcastle. Newcastle jest drugą drużyną. Jakbyśmy tak wygrali z Newcastle, to już praktycznie to mistrzostwo mamy, bo Newcastle nas goni. Trzecia drużyna już nie ma szans nas dogonić. Idziemy po fantastyczny wynik. Ponad 100 goli w tym sezonie. Coś niesamowitego. Dużo straciliśmy. No i Anthony Gordon jest niesamowity, jak widzimy tutaj dla Newcastle. Gramy u siebie, fajnie było wygrać, bo już tak naprawdę wtedy. No nikt nam nie może zagrozić, tylko Manchester United, no więc wrócimy na ten tron, na to wygląda, że wrócimy, bo tu nie ma innej opcji. Gramy sobie z Newcastle, no i Moussa Diaby wykorzystuje swoją szybkość, zwinność, wchodzi w pole karne. Diaby, Osimhen, no i jakoś to zmieścił Victor Osimhen, strzelamy gola na 1 do 0, dobrze, że wrócił do gry. Może jakby był w pierwszym meczu z Realem Madryt, to by to inaczej wyglądało. Akcja Newcastle, Isak. Do korony, Jesus Korona strzela, ale dobrze, Onana jest tam, gdzie być powinien, dobra interwencja naszego kameruńskiego goalkeepera. Kolejna akcja Newcastle, Korona do Izaka, Izak w polu karnym i znowu jest i on, Andri, na. 1 do 0, jest dobrze, lecimy z kolejną akcją, Moussa Diaby do Frimponga, Jeremy Frimpong do Bruno. Bruno Fernandes, co zrobił nasz kapitan, poda do Diabiego, Diaby kontra Alphonso Davies, jest Osimhen, Bruno w polu karnym, prawa noga strzela, ale Nick Pope tym razem stwierdził, że obroni sobie tę sytuację. No i mamy rzut rożny, dośrodkowanie w polu karnym, Bruno, strzał Osimhena obok bramki. No naprawdę było blisko, byśmy prowadzili 2 do 0, tutaj Eddie Howe jakieś tam wytyczne dla swoich piłkarzy, Nick Pope wybija piłkę z piątki, dalekie wybicie. Do Alphonso Davisa, kompletnie pilnowany Kanadyjczyk. Tutaj podaje do Botmana. Harvey Barnes, Tonali. Co zrobi Tonali? Świetne podaje do Izaka. Izak w polu karnym i tutaj ja się źle zachowałem w obronie. No i kapitalne wykończenie Szweda. 1 do 1. Niestety tracimy gola. I mamy remis. Czas na drugą połowę. Sandro Tonali. Tonali tutaj gra. Izak. Izak, co zrobi? Izak pod do Barelli. Nicolo Barella, ale ma dużo miejsca w Och. No, Barella, Tonali, kapitalny środek pola, nie powiem. Ale Barella nie odchodzi z Interu. Mamy swoją akcję. Wiktor Osimhen tutaj nabiera Botmana. Biegnie, podaje do Wirtza. Florian Wirtz, fatalne pudło Niemca. To powinno być 2 do 2, a jest 1 do 2. Niestety, fatalnie to się złożyło w tym momencie, ten przestrzał. No, ale atakuje damy. Dalej, Rasmus Højlund do Wirtza. Wirtz. Do Højlunda, ten ma dużo miejsca, Højlund biegnie, Højlund, pole karne, lewa noga, chociaż remis w tym meczu, nie uciekniemy Newcastle na 3 punkty, ale też Newcastle nie zbliży się do nas na mniej niż, nie zabierze, no nie zbliży się po prostu te 3 punkty. Kolejny mecz gramy z Leicester, na ich stadionie, no Leicester, no ma Vidi, dobrze strzela, ma Vidi. Mamy Pelistriego, naszego byłego piłkarza, ale dobra, no tej kondycyjnie nasza drużyna nie wygląda lepiej. Od grudnia to ja mam wrażenie, że co 2-3 dni mecze są. Rozumiecie to, że od grudnia do tej pory mecze mam co 2-3 dni. To jest naprawdę katorga, wam powiem. Rotować tymi piłkarzami, niestety remis, ale no co 2-3 dni mamy spotkania. Najdłuższa przerwa to chyba było 5 dni. Jakaś jednorazowa, tak co chwilę są spotkania, spotkania, spotkania. Przecież tak to się nie da grać. Aktualnie mamy 11 punktów przewagi, więc gramy z Aston Villą.
Villa, Oli Watkins najlepszy strzelca, Antony nad ma 6 goli, coś zaczął grać. U nas Diaby to jest Diaby, Diaby to rządzi. Co sobie zrobimy w tym meczu? Nic sobie nie zrobimy. Po prostu wyjdziemy z tego spotkania i mamy nadzieję wygrać, bo inaczej tego nie widzę. No ale pierwsza akcja Aston Villa, Oli Watkins, piłeczka do Jacoba Ramsey'a, Ramsey do Bailey'ego, Bailey, no niestety, tracimy gola, Leon Bailey, kapitalny gol Jamajczyka. Kolejna akcja gości, znowu ten jamajski sprinter, Leon Bailey, co on tutaj zrobił, ale Onana jest tam, gdzie być powinien, dobra interwencja naszego bramkarza. Atakuje nadal Aston Villa. Revan podaje do Ramsey'a, Jacob Ramsey, Ramsey w polu karnym, Oli Watkins z główki, no i Andre Onana po raz kolejny, świetna interwencja naszego bramkarza. Lecimy dalej, nadal pierwsza połowa, tutaj Diaby do Frimponga, Jeremy Frimpong, co zrobi Holender, poda do Osimena, Osimen wchodzi w pole karne, Osimen! 1-1, świetne wykończenie naszego napastnika, prosto z Nigerii, kapitalny strzał, no Osimen to Osimen. Końcówka pierwszej połowy, Marcus Rashford idzie sam, Rashford schodzi do środka, Marcus Rashford, ładna akcja Anglika, Rashford do środka, Rashford, no i uderzenie, ale broni Emiliano Martinez. Może mogłem trochę później uderzyć, może mogłem, ale tego nie zrobiłem, rzut rożny to jeszcze, a nic się tam nie stało. Druga połowa, Musa, Diaby, prasa na bliska, świetny dribbling Francuza, podaje do De Jonga i Frankie De Jong strzela gola na 2-1, ładna akcja, ładna bramka Holendra. No i tutaj atakujemy pressingiem pod koniec meczu, złe wybicie, Kamavinga wygrywa piłkę, ale źle podał, tutaj Diaby atakuje obrońców rywali, Osimhen zaatakował Torresa, odebrał piłkę, no i strzela bramkę, która daje nam 100% zwycięstwo, 3-1, Victor Osimhen. No i wygrywamy to spotkanie z Aston Villą. Ciekawe, czy teraz w tym sezonie w rzeczywistości Aston Villa powalczy o mistrzostwo Premier League. Możliwe. Czas na mecz z Bradford, tutaj Chimi Avila, najlepszy strzelec, ma 13 goli, Ezequiel Avila, natomiast pseudonim Chimi Avila, argentyński napadzior, no a my wychodzimy takim składem, czy będziemy jeszcze trochę rotować, będziemy rotować, myślę, że jutrzejszy film będzie ostatni w tym roku, robię sobie przerwę jednak odrzucania po świętach, bo czemu by nie, też trzeba trochę odpocząć. Albo ponagrywam, ale nie będę wrzucał, tylko będę to wrzucał na pierwszym tygodniu stycznia, bo nie wiem, co będę wtedy robił. Ale też nie będę miał czasu praktycznie, więc może jak będę miał te dni wolne w tym tygodniu, to trochę ponagrywam, żeby w styczniu było coś na początku. No i dobra, Marcus Rashford tam. Tracimy gola w rzucie wolnym, strzale głową. Chcieliśmy bardzo szybko wyrównać. Fikayo Tomori. Tomori do Rashforda, Marcus Rashford. Jest Osimhen. No i to jest gol. Nie, strzał zablokowany. Victora Osimena. No coś niespodziewana sytuacja, ale kontynuujemy akcję. Żywy rzut rożny, ale Diaby ma piłkę. Diaby, Kamavinga, Silva, Musa Diaby, Diaby do Fernandesa, Bruno do Rashforda, Rashford lewa noga i jest wyrównanie stanu rywalizacji. Bardzo szybko wyrównujemy wynik spotkania z Bradfordem, no i 1-1, więc remisik jest, ale wiadomo, liczą się tylko zwycięstwa. De Jong do Bruno, Bruno w polu karnym, prawa noga, kapitan, uderzenie z fałsza, kapitalne uderzenie. No i prowadzimy znowu sobie z Bradfordem bez jakichś większych problemów. Końcówka meczu, Musa Diaby jest falowany w polu karnym, no i mamy penalty. Rzut karny, fauluje Angel Gomez, no i dobra. Pewnie Hollywood podbiegnie, zobaczmy. No, był fał, trącony Diaby, poleciał, jakby nurkował, ale nie nurkował. No i Rasmus Højlund. No, najlepszy masz karny chłopie, strzela. Siła 97, ale celność jaka słaba. Będzie petarda. Højlund, bęk, no pięknie, 1-3, Rasmus Højlund. No i wygrywamy kolejne spotkanie, które przybliża nas do tytułu mistrza Anglii, mistrza Premier League. No i mecz z Liverpoolem, półfinał FA Cup, my się wygramy, jesteśmy w finale, widzimy, że trochę Liverpool zmęczony, więc dobrze, my jesteśmy w trochę lepszej formie, więc warto było awansować, albo Chelsea, albo Leeds będą czekać na zwycięstwo tego meczu. No i fajnie było ogólnie wygrać wszystko, co się da w Anglii. No niestety poczwórna korona się nie uda, Liga Mistrzów nie dla nas, ale Osimhen strzela gola. No już wygraliśmy Carabao Cup, więc wygrać FA Cup, wygrać Premier League, to się naprawdę skończyli z piękną, potrójną koroną. 1-0.
Kolejny akcja Nuno Mendes to Antonio Silva, tutaj do Frimponga, czyli Frimpong ma dużo miejsca na playstronie, więc poda do Diabiego. Diaby tutaj okiwa Robertsona, Diaby. No trochę chyba zepsuł tą akcję, ale jednak nie. Tutaj świetnie Frimpong wybiegł za plecami Robertsona i Jeremy Frimpong. Kapitalna bramka. Kapitalny jest to piłkarz. I 2 do 0. Diaby, kolejna akcja, Diaby, ależ poszedł Francuz i 3 do 0. Kapitalnie gramy w tym meczu. No i po raz kolejny pokonamy Liverpool, co nie? Derby Anglii dla Manchesteru, choć w rzeczywistości to Liverpool jest w lepszej formie niż Manchester, no ale cóż. Kolejna akcja, Diaz, pole karne, dośrodkowanie, małe zamieszanie, tracimy głupio piłkę. Ale w ogóle to jest takie dziwne, co nie, że Liverpool czekasz na swój kolejny tytuł aż 30 lat. Taka drużyna, która kiedyś naprawdę dominowała, świetnie grała też w Europie, bo zdobywali Ligę Mistrzów, zdobywała puchary. No, lata 80. dużo chyba tych mistrzostw Anglii zdobyli, a potem taka, wiecie, posucha. No naprawdę, boję się, że Manchester też to czeka. I ostatni mecz na odcinku z Luton Town. Ogólnie jak wygramy ten mecz, to już mamy mistrzostwo, wam powiem. Więc mecz o mistrzostwo Premier League, można to nazwać, już takie zapewnione i w ostatnim odcinku jutro. Tam zostanie 6-7 spotkań. Myślę, że wszystkich nie zagram. Zagram z tymi lepszymi, bo jeszcze mam mecz City z Arsenalem, z Chelsea. Boże święty, co mecze mam na koniec sezonu. Te zagram, może resztę przesymulujemy. Zobaczymy. Gramy sobie z Luton. No i ten mecz rozpoczyna się od gola Floriana Wirsa. Świetne uderzenie Niemca. No i jutro skończymy tą serię. Fajna seria. Odbudowaliśmy Manchester. Powiem wam, że chcę też odbudować kolejną drużynę z innej ligi. Kiedyś jedna z najlepszych tych drużyn ligi, teraz fatalna. Ogólnie taki myślę, że takie trzy kluby jeszcze chciałbym w tej FIFA zagrać takimi, co trzeba odbudować. Co jakieś świeciły sukcesy. No jeden był dobrym klubem, ale nigdy na przykład nie zdobył mistrzostwa. Ale zdobywał puchary europejskie. Kiedyś nagrał naprawdę fajnie. Więc jeden był dominatorem swojej lidze w pewnym momencie. A ten trzeci też miał swoje najlepsze lata. No i był jeden z klubów, które naprawdę długo nie spadały z ligi, aż w końcu spadł. A więc 3 na pewno i ostatnią karierkę myślę takie Road to Glory sobie zrobić z League One, z League Two. No ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jak w planach. No i oczywiście Monce, będziemy Monce. Skończę to Manchesteru, to chcę pograć Moncą, żeby chociaż jeden sezon mieć skończony i potem na zmianę z nową karierą. No i ten mecz z Luton to bez jakiejś większej historii ogólnie. My strzelamy gola, oni strzelają. Ale na szczęście mamy więcej, prowadzimy 3 do 1. No i robię sobie przerwę od tego nagrywania. Może będę sobie grał, myślę, że będę sobie po świętach tam zacznę grać coś, nagrywać na luty, ale w następnym tygodniu już się nic nie pojawi. Jutro będzie ostatni odcinek w tym roku, też muszę sobie trochę zresetować i tyle, więc możecie ponadrabiać wszystkie serie do tej pory. Nowa Krajazonika również wleci po nowym roku. Ten pierwszy odcinek naprawdę fajne wyświetlenia ma, fajne łapki w górę, więc cieszę się. Wybór Ajaxu, myślę, że to będzie spoko. No ale dobra, skupmy się jeszcze na tym Manchesterze, bo tak naprawdę, no ogólnie swoją misję spełniłem. Będę miał to mistrzostwo, z tego się bardzo cieszę. Szkoda tej Ligi Mistrzów, ale już nie będę grał trzeciego sezonu, bo to już się dla mnie robi nudne. Bym mógł kupić jeszcze lepszych piłkarzy niż mam, ale po co? Ta kariera z Manchesterem będzie moim zdaniem trochę inna niż miałem do tej pory. Ale tego się dowiecie w pierwszym odcinku. Może już sobie nagram teraz. W styczniu się powiem, może taki pierwszy odcinek wprowadzający zrobi ogólnie i tyle w styczniu, 1 stycznia wrzucę, bo czemu nie, jakbym jakiś zrobić wprowadzający, to mogę to zrobić. No i mistrzostwo mamy, 5 kolej do końca, mamy 17 punktów przewagi, 108 goli, niesamowite ile bramek strzeliśmy w tym sezonie. No i niesamowite to, że możemy powalczyć o potrójną koronę, ale to już w ostatnim odcinku, potrójną angielską koronę. Mało się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie i jutro też. Bardzo wam dziękuję za nowe suby, bo leci to jakoś ładnie ostatnio. I to tyle ode mnie jeszcze raz w tym materiale. No co wam mogę powiedzieć? Wygraliśmy mistrzostwo. I z tego się bardzo cieszę.